Mam to szczęście, że wiem, jaka liczba slajdów przed nami i wiem, jaka ilość wiedzy do przyswojenia przed nami. Dlatego szybciutko, serdecznie witam na tym prozdrowotnym spotkaniu organizowanym przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną, Organizację Pożytku Publicznego oraz zawsze gościnny dla tego typu prospołecznych działalności Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Zresztą wiecie Państwo, gdzie jesteście. Moi drodzy, właśnie wiedzy. No bo wiedza jest wszędzie, prawda? Na wyciągnięcie w naszych telefonach, na usłyszenie od znajomych, czy wygooglanie w komputerze. No i teraz jak z tą wiedzą jest? Na to pytanie odpowie nam... Bardzo się cieszę, że akurat ten lekarz, który jest lekarzem bardzo młodym, ale bardzo szanowanym przez swoich pacjentów, właśnie ze względu na to, że w przystępny sposób przekazuje wiedzę i przede wszystkim wiedzę zweryfikowaną. Przede wszystkim naszym marzeniem jest to, żeby nie tylko się o czymś dowiedzieć, ale też po prostu wyjść tutaj z praktycznymi wskazówkami. A żeby było praktycznie, to dla wszystkich z Państwa mamy pewien prezent. Tak się składa, że to nie było pierwsze spotkanie ani zdrowotne w tym miejscu, ani z lekarzem Krzysztofem Kubiakiem. I na poprzednich różnych klubach zdrowia dowiedzieliśmy się o tym, no właśnie, o czym. Czas na wręczenie Państwu prezentu na 3-4. Zachęcam, żebyśmy wszyscy się schylili i sięgnęli pod swoje siedzenia. 3-4. Pokażcie, co macie. Moi drodzy, dowiedzieliśmy się na poprzednich spotkaniach, jak istotne jest picie wody. Dowiedzieliśmy się o tym, jak często za mało pijemy tego wyjątkowego napoju, tej wyjątkowej substancji. Dlatego nie czujcie się skrępowani, aby podczas tej prelekcji nie tylko słuchać o dobrych nawykach, ale jeden z nich już wcielać w życie, czyli pić wodę niegazowaną, źródlaną, na zdrowie. Tak się też składa, że możecie tę wodę wziąć do domu i przeczytać, co ciekawego na niej jest napisanego. A są bardzo ciekawe rzeczy, więc ten mały upominek koniecznie weźcie ze sobą. I cóż, ja już teraz chyba zapraszam naszego specjalistę, lekarza, który jeszcze powie, czym się zajmuje. Jak przywitamy lekarza Krzysztofa Kubiaka? Przywitajmy go klaskami. Krzysiek, zapraszam. Jesteś lekarzem, więc dawaj nam proszę dobry przykład. Dziękuję bardzo. Nie tylko wręczam ci też mikrofon, ale też tę butelkę wody. Dziękuję i pozwolę sobie na pewno skorzystać z tej wody w międzyczasie, ponieważ jest to szczególna woda, nie zawiera ani cholesterolu. Jest to woda bezglutenowa, także myślę, że nie powinna nas uczulić. A jak wierzę, przysporzy również i mi wiele radości, kiedy podczas rozmowy z Państwem dzisiaj będę prawdopodobnie potrzebował zwilżenia ust. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za to, że będę mógł dzisiaj mówić do Państwa, ale jak wierzę również i słuchać na te tematy, które są tak bliskie mojemu zawodowi, ale tak naprawdę dotyczą każdego z nas, jakikolwiek zawód w życiu wykonujemy czy też wykonywaliśmy, bo mówimy o zdrowiu i o tym, co jest najważniejsze, czyli co tak naprawdę na to zdrowie wpływa. Nie przedłużając, chciałbym się jeszcze przedstawić tym, którzy mnie nie znają. Rok temu widzieliśmy się z częścią z Państwa. Obecnie jestem lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej. Przyjmuję swoich pacjentów w gminnych ośrodkach zdrowia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej niedaleko miejscowości Bochnia. A Bochnia, jak wiemy, niedaleko Krakowa leży. Także czuję się tak naprawdę niemalże krakowianinem, chociaż stąd nie pochodzę, ale cieszę się, że dzisiaj mogę żyć i działać dla Państwa w tej okolicy. Drodzy Państwo, wylecz się, wyleczcie się sami. Jest też takie powiedzenie: lekarzu, ulecz się sam, dokładnie. Jest to bardzo zobowiązujący dla mnie temat. I jeszcze raz odniosę się do tego, co mój przedmówca na wstępie tutaj Państwu przekazał. Nie tak ważne być może dla nas jest przyswajanie ogromnej ilości wiedzy, co o wiele bardziej istotne jest to, aby ją w swoje życie wdrażać. A kiedy mamy nadmiar tej wiedzy,
zauważyłem, że nieraz nas to właśnie zniechęca do tego, aby cokolwiek spośród tych elementów tej wiedzy do życia wprowadzać, ponieważ gubimy się tym. Nieraz ta wiedza przeczy jedna drugiej. Dlatego dzisiaj będziemy mówić o tym, co rzeczywiście będzie miało kluczowe znaczenie dla nas. Jak dobierać źródła wiedzy medycznej, czy jest jakakolwiek możliwość weryfikacji tych źródeł. Powiemy sobie następnie, kiedy już przedstawimy źródła wiedzy, coś, co możemy tam znaleźć na temat diet, a także ich suplementów, akurat w dzisiejszym wykładzie. Później troszeczkę sobie to wszystko podsumujemy i o wszystkim, czego Państwo nie usłyszeliście dzisiaj, a było zareklamowane na plakacie, powiemy sobie w następnym tygodniu. Także zaczynamy. Drodzy Państwo, jestem pracownikiem, można powiedzieć, publicznej ochrony zdrowia. Jestem zobowiązany do tego, aby wykonywać medycynę w ramach obowiązującej wiedzy. Jest to tak zwana medycyna konwencjonalna. Czy mamy jakieś skojarzenia z medycyną konwencjonalną? Myślę, że mamy, skoro dzisiaj tutaj przyszliśmy i będziemy mówić o tych rzeczach, które się z tą medycyną konwencjonalną bezpośrednio nie kojarzą, czyli może różnymi rodzajami diety, suplementami. Co nam się kojarzy z medycyną konwencjonalną? Lekarstwa chemiczne. A co w związku z tym, że są one chemiczne? Skutki uboczne, tak? Koszty. Te lekarstwa trochę kosztują, rzeczywiście. Nieraz tyle, że nie jesteśmy w stanie sobie na nie pozwolić. Czy jakieś jeszcze skojarzenia, oprócz kosztów, oprócz szkodliwości? Może pomogę troszeczkę. Czy nieraz nie mamy wrażenia, że bijemy głową w mur, że chodzimy od lekarza do lekarza i nie jesteśmy w stanie uzyskać pomocy? Czy oczywiście już też o tej szkodliwości powiedzieliśmy, ale także jak jest z dostępnością do tej medycyny? Jak długo czeka się w Krakowie na specjalistę endokrynologa, żeby do niego wybrać się i uzyskać choćby podstawową poradę w sprawie niedoczynności tarczycy, czy też do diabetologa i wielu, wielu innych specjalistów. Drodzy Państwo, a jak jest właśnie z kosztami nie tylko leków, ale też tymi, które ponosimy właśnie wtedy, kiedy chcemy do lekarza udać się na własny właśnie rachunek, na własny koszt. A czy kojarzy nam się medycyna konwencjonalna z fałszem? Niestety tak. I to z różnych przyczyn. Ale coraz bardziej nagłaśniane są sytuacje różnego rodzaju możliwych do zaistnienia fałszerstw dotyczących wyników badań pseudonaukowych, tak? Okazuje się, że dochodzą nas wieści, iż firmy farmaceutyczne wywierają naciski być może na moją grupę zawodową, aby promować swoje właśnie leki, może metody diagnostyczne czy inne działania terapeutyczne, aby na tym zarobić. No właśnie, a jeżeli zarobić, no to przekupstwo. Czy mój zawód jest narażony na to? Oczywiście, że jest. Natomiast moim celem będzie dzisiaj może nie tyle wybielenie nas całkowicie, wystarczy, że nosimy białe fartuchy, może nie zawsze wyprane, ale abyście, drodzy Państwo, mogli spojrzeć z dwóch stron na całą tę sytuację i jak wierzę, chciałbym wyposażyć Państwa w takie narzędzie do tego, abyście mogli sami w miarę możliwości zweryfikować nasze lekarskie działania, porównać to z tym, co na dany temat jest napisane w wiarygodnych źródłach wiedzy. Skąd więc wiedzieć? Jestem młodym lekarzem rzeczywiście, niezbyt doświadczonym. Co ja Państwu mogę powiedzieć, co jest prawdą? No na pewno nie mogę. Ja sam do dzisiaj wiem to przez czas studiów i mojej dotychczasowej praktyki lekarskiej, jak często wiedza zmienia się. Leki, które były proponowane lat temu 10 w danym schorzeniu, dzisiaj są uważane za szkodliwe, a zupełnie inne są tam promowane. Ta wiedza aktualizuje się średnio co 6 lat. Mówi się, że połowa wiedzy medycznej przestaje być aktualna. Także jest to trudny temat. Nie wymagam od Państwa, abyście byli specjalistami, abyście w ciągu może dwóch spotkań zdobyli taką wiedzę, jaką lekarze zdobywają w ciągu całego swojego lekarskiego życia i studiów. Ale chciałem Państwa zachęcić, jeżeli macie jakiś problem, jakąś chorobę, jakieś niepewne może zrozumienie pewnych kwestii, gdzie możecie poszukać wiedzy na ten temat, tak abyście się nie zawiedli. A więc gdzie możecie poszukać? Możemy wejść sobie na YouTube, włączyć występ pana czy też pani, nie zawsze doktor, ale ludzi, którzy mają wielką charyzmę, nie będę może z nazwisk wymieniał, którzy są popularni, piszą książki,
Nie trzeba nawet sięgać za granicę, są to nasi rodacy. I oni tam bardzo, bardzo pięknym językiem, przyswajalnym dla nas, z jednej strony piętnują właśnie medycynę konwencjonalną, z drugiej strony wywyższają pewne metody leczenia możliwe do zastosowania, bo są tanie, dostępne. Ale czy są skuteczne? Oczywiście ci ludzie będą twierdzić, że tak. I zaraz sobie powiemy, dlaczego tak może być, że jedni twierdzą to i odwołują się do nauki, bo rzeczywiście nie muszą wcale kłamać, mówiąc, że nauka potwierdza. Tak, ale zaraz znajdziemy ten kluczek, ten haczyk, na którym można powiesić wiele wątpliwości w tym temacie. Drodzy Państwo, doświadczenia osobiste, doświadczenia rodziny, przyjaciół, to jest bardzo ważny element, przecież wzrastamy w społeczeństwie, stąd czerpiemy podstawowe elementy wiedzy w każdym aspekcie. Czy można tak całkiem zbagatelizować te doświadczenia, ale z drugiej strony, czy możemy całkowicie zawierzyć doświadczeniu jednej czy dwóch osób w danym temacie? A może opinie ekspertów? Pan, który rzeczywiście już jest wykształconym profesorem w danej dziedzinie, może nam tutaj wyjaśni pewne kwestie, bo on tak myśli na podstawie doświadczeń, które zebrał w swoim życiu i w zasadzie to powinno być wystarczające dla nas. Jemu możemy zawierzyć w danym temacie. Jakkolwiek ja nie czuję się ekspertem, być może kiedy zdobędę większe doświadczenie, niektórzy będą mnie za takiego uważać, ale czy to jest bezpieczne? Zawierzyć drugiemu człowiekowi całkowicie w danym temacie, tylko jednej osobie. No i właśnie, wyniki badań naukowych. Czy mamy dzisiaj dostęp bezpośredni do takich źródeł? Jak w ogóle badania naukowe są przeprowadzane? Czy wszystkie są przekupione? Zachęcam Państwa do tego, aby teraz spróbować pobawić się, może razem spróbujemy, zaprojektować takie badanie naukowe, na którego przykładzie poznamy metody zdobywania wiedzy. I zobaczymy, jak jest to trudny proces, ale jak bardzo wartościowy. I jeżeli mamy pewność, że dane badanie próbuje ocenić związek przyczynowo-skutkowy, że dane badanie pokazuje nam wyniki powtarzalnych w wielu miejscach, nie tylko w jednym, w dwóch, ale na całym świecie eksperymentów, i te wyniki są ze sobą spójne, a nie, że na jednym końcu świata wychodzą tak, a na drugim inaczej. Jeżeli możemy dostęp do losowo dobranych grup, a nie takich, że ja wybieram tych, bo tak mi się wydaje, że u nich moja interwencja będzie najbardziej skuteczna i wtedy oczywiście wyjdzie na moje. Istnienie grupy kontrolnej z placebo, zaraz sobie o tym troszkę więcej powiemy, i wyeliminujemy czynnik ludzki podczas oceny oraz wyeliminujemy inne czynniki zakłócające. Wtedy mamy możliwość powiedzieć, że to badanie rzeczywiście jest dobre. A więc, drodzy Państwo, przeprowadźmy sobie takie badanie naukowe. Teraz cytat, myślę, że ze znanego dla Państwa dzieła. Kojarzymy ten fragment? Kto oglądał? Nie widzę Państwa twarzy. Ręka do góry. Jaki to jest film? Miś, dokładnie. Zauważamy tutaj bardzo logiczny wniosek płynący z doświadczenia pewnej osoby wypowiadającej się w tym filmie. Węgiel je we wiosce. Będzie wojna. Przed wojną węgiel też był. Na tej podstawie zobaczmy, że nieraz również i my wnioskujemy, tak? Goździkowa wyzdrowiała. Ja też wyzdrowieję, bo ona zażyła właśnie ten lek, to ja też go zażyję i będę zdrowa. Bardzo proste rozumowanie, ale czy zawsze skuteczne i bezpieczne? Spróbujmy je zweryfikować. Jak możemy ocenić wpływ węgla na występowanie wojen, drodzy Państwo? Po pierwsze, musimy zastanowić się, czy rzeczywiście istnieje jakakolwiek możliwość związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tymi dwoma zjawiskami. W medycynie nieraz pewne rzeczy odrzucano automatycznie, bo to się nie mieściło w ludzkich głowach, a jednak po czasie udowodniono, że na przykład bakterie mają związek z występowaniem chorób. I Ignacy Zomelweis zmarł tragicznie w szpitalu dla psychicznie chorych, ponieważ jego teoria nie znalazła się wówczas w środowisku lekarskim, nie spotkała dobrego odzewu, ale okazało się po latach, że on miał rację. Także może, drodzy Państwo, spróbujmy przeanalizować tutaj takie możliwości. A więc przeprowadźmy to badanie. Po pierwsze, musimy sprawdzić,
czy te wyniki obserwacji są powtarzalne również w innych miejscach, nie tylko w Polsce, u tej pani, która zaobserwowała to w swoim życiu, ale także zobaczmy, jak to wygląda u naszych zachodnich sąsiadów. Zobaczmy, jaki wpływ podaży węgla na występowanie wojen był w Rosji, ale sięgnijmy dalej. Nie chodzi tylko może o nasze współczesne czasy, może starożytny Rzym. Sprawdźmy, co też historycy mówią na temat Grenlandii i występowaniu wojen tam, a także podaży węgla. No i myślę, że moglibyśmy wysnuć taki wniosek, że na Grenlandii jest mało wojen, ponieważ tam węgla też jest mała podaż. Zobaczmy, zgadza się? Zgadza. A jak często tak rozumujemy w naszym życiu i podejściu do niektórych właśnie metod tak zwanych leczniczych? Idźmy dalej. Nie wystarcza nam takie wnioskowanie. Ktoś powie, no właśnie, coś tu nie gra. No to spróbujmy wylosować badanych. Nie będę sobie wybierał Grenlandii i starożytnego Rzymu. Nie będę wybierał tych krajów, które mi pasują, bo mogę być nieobiektywny. Ale wylosujmy. No to wylosowaliśmy rodzinę Kowalskich z Krakowa. Wylosowaliśmy może całą wieś Laskową, a także grupę australijskich aborygenów i jeszcze może więcej tego typu miejsc na świecie i patrzymy tam, bez możliwości wpływu przynajmniej na wybór tej grupy. I tak samo powinno być w badaniach dotyczących skuteczności terapii. Wylosujmy osoby, które przystąpią do tego badania. Co idzie dalej za tym? Najlepiej było jeszcze znaleźć grupę kontrolną. No bo co z tego, że przywieziemy węgiel i wystąpi wojna? A może wystarczy przywieźć cokolwiek? Węgiel kamienny, a może same kamienie. I to samo ma miejsce właśnie w badaniach dotyczących lekarstw. Jest ten słynny właśnie czynnik, to słynne zjawisko placebo. Wystarczy podać cokolwiek niektórym pacjentom, a im się poprawi. I to jest efekt murowany zawsze na poziomie kilku do kilkudziesięciu procent, drodzy Państwo. Dlatego musimy mieć tego też świadomość, że badanie dobre to jest takie, kiedy można je porównać z czymś, co tak naprawdę nie działa, a jednak wywiera wpływ. Także idźmy dalej. No właśnie, sprawdźmy też, czy ludzie, mając świadomość tego, że dostali węgiel, będą wywoływać wojnę, a ci, którzy nie mają tej świadomości, no właśnie, jak się zachowają? Spróbujmy schować te węgiel i kamień w skrzynkach. Jedna rodzina dostanie skrzynkę taką, druga taką, nie będą ich rozpakowywać i sprawdźmy, gdzie rzeczywiście wystąpią wojny. My wiemy, co jest w skrzynkach, oni nie. Tak? Potem odczytamy sobie te wyniki i będziemy mieli większą świadomość tego, co jest prawdą. To samo powinno mieć miejsce, drodzy Państwo, w dobrze przygotowanych badaniach naukowych. Idźmy więc dalej. Ha, ale przecież ja mogę też być niesubiektywny w odczycie wyników badań. Rodzina Kowalskich otrzymała skrzynkę, w której ja wiem, co jest. I pokłóciła się ze sobą. Stwierdzam, aha, wybuchła wojna. Jednak moja teoria ma rację. A rodzina aborygenów z Australii otrzymała skrzynkę kamieni. Nie pokłócili się, nie ma wojny. Mimo, że zaczęli się dzidami potem dźgać, ale to nie jest wojna. Drodzy Państwo, obserwator również może naciągać wyniki według tego, co mu się podoba. Dlatego teraz spróbujmy zaślepić również obserwatora odczytującego wynik. I teraz te skrzynki są tylko ponumerowane. I ja, rozwożąc te skrzynki do jednej i drugiej rodziny, nie wiem, co one otrzymała. I potem, kiedy obserwuję reakcję tych ludzi, widzę, że jedni rzeczywiście wojnę wszczynają, drudzy tej wojny nie wszczynają i obiektywnie oceniam ich zachowanie, bo nie mam żadnego celu w tym, aby naciągać wyniki, bo nawet nie wiem gdzie, w którą stronę to naciągnąć, tak? I to jest, drodzy Państwo, sedno, że tak naprawdę tylko potem sprawozdaję do kogoś na górze. Ci z jedynką mieli tak, ci z dwójką tak. I tutaj mamy możliwość w miarę rzeczywiście rozsądnego wnioskowania. Pamiętajmy też o eliminacji pozostałych czynników zakłócających, to jest na przykład zamożność kupujących, no bo wiadomo, że być może aborygeni nie są tacy bogaci, dlatego nie kupują węgla. Rodzaj, jakość węgla, czy ma też wpływ na to, jaka wojna jest, a także klimat, no i właśnie ten element przekupstwa, sponsoringu, czy jednak firmom wydobywającym węgiel nie zależy na tym, aby te wyniki podciągnąć w ten sposób, aby się okazało, że to nie wpływa w żaden sposób na wybuchy wojen. Widzimy, jak to jest trudny proces. I drodzy Państwo, do czego zmierzam? Jeżeli mamy możliwość oprzeć się o takie źródła wiedzy, to byłoby idealnie. Kiedy człowiek występujący w internecie albo piszący
książkę wypowiadającą się w jakiejkolwiek formie, odwołuje się do wyników badań i ma świadomość tego, czy te badania spełniały powyższe kryteria. Byłoby idealnie, żeby właśnie tak było. Bardzo często ci ludzie mówią, że badania naukowe potwierdzają, ale jakie są to badania? Albo niekompletne, albo właśnie może sponsorowane przez kogoś, albo takie, które są rzeczywiście na małej grupie osób przeprowadzone, nielosowo, w jednym miejscu. I co ciekawe, mogą być one sprzeczne wewnętrznie. I o tym się nie wspomina. Zazwyczaj ci, którzy promują daną teorię, mówią o tych wynikach, które akurat poparły właśnie tę teorię, być może dlatego, że te badania były przeprowadzone niedoskonale, nie wspominając o innych. Natomiast dobrze przeprowadzone, tak jak jeszcze raz podkreślę, powinny być spójne, powszechne, powinny być takie, że dotyczą każdej grupy ludzi. Oczywiście istnieją pewne wyjątki, każdy z nas może inaczej zareagować na lek, ale żeby to 90%, 95% było takie, jak należy. Ale oczywiście nie zawsze jesteśmy w stanie takie badania przeprowadzić, stąd wiele wątpliwości w niektórych tematach. I druga kwestia, że weryfikując wiedzę, należy jednak dążyć do tego, żeby tę równowagę zachować i móc zrobić to bardziej może naukowo niż tylko losowo, to co trafimy jako pierwszy nośnik informacji, żeby przyjąć. Poszukajmy, zadajmy sobie ten trud. Tylko gdzie poszukać? Ja osobiście polecam Państwu przynajmniej ten jeden adres internetowy. Jest to wydawnictwo Medycyna Praktyczna, które prowadzi bardzo, bardzo piękny portal przeznaczony dla pacjentów, również dla lekarzy. Ja korzystam z tego dla lekarzy, ale nieraz też odwiedzam ten dla pacjentów i tam prostym językiem jest opowiedziane o podstawowych naszych dolegliwościach, również o metodach, nie zawsze konwencjonalnych, w którymi możemy właśnie pomagać sobie w wielu schorzeniach i chorobach. Jest tam powiedziane o tym, co tutaj na klubach zdrowia, myślę, jest również podkreślane. I co ważne, jest praktycznie pod każdym takim elementem dotyczącym danej wiedzy możliwość odwołania się do literatury, którą tam wydawnictwo wykorzystuje. Jest zawsze kilka czy kilkanaście nawet punktów literatury. Sprawdźmy, jak te badania były przeprowadzone, jeżeli chcemy rzeczywiście dotrzeć do celu. Jeżeli nie wierzymy w medycynie konwencjonalnej, udowodnijmy, sprawdźmy. 1, 2, 3, wpiszmy, bo ta wiedza jest dostępna, drodzy Państwo, tutaj, Internetowa Biblioteka Wiedzy Medycznej. Pod takim adresem możemy też w skrócie wpisać PubMed i zobaczyć, jak dane badanie było przeprowadzone. Jeżeli udowodnimy, że miało braki, no to wtedy myślę, że możemy rzeczywiście powiedzieć, medycyna konwencjonalna kłamie. Ale, drodzy Państwo, zaświadczam na razie z mojego doświadczenia, że niczego takiego nie znalazłem. A te braki, niestety, bardzo często dotyczą popularnych właśnie osób, popularnych autorów, którzy starają się w jakiś sposób przekonać do swoich teorii. I jeszcze jedna bardzo fajna strona. Ostatnio pojawił się taka zakładka w tej stronie, rak niekonwencjonalnie. Rok temu mówiliśmy o raku, a tutaj możemy znaleźć podsumowanie pewnych informacji z tym związanych i dużo więcej. Tak się składa, że niektóre z nich również pojawią się dzisiaj w trakcie tego wykładu i za tydzień. Niemniej jednak Państwo możecie sami tam wejść. Jest to o tyle ciekawe, że pozbawione jest wniosków. To są po prostu same wyniki badań i Państwo czytając to możecie sami wywnioskować, czy dana metoda, czy dane postępowanie będzie dla Was korzystne, czy też nie. I to mi się podoba, bo dzisiaj z tym wnioskowaniem u nas bywa trudno. Często właśnie w mediach otrzymujemy gotową papkę przemieloną. Ja również nie chciałbym Państwu dzisiaj w żaden sposób zasugerować od razu wniosków, ale myślę, że one same się będą nasuwać za chwilkę, kiedy poruszymy sobie kolejne z tematów. A więc skończyliśmy podstawy epidemiologii. A teraz przejdźmy do tego, co ta epidemiologia mówi o dietach. Na pewno wszystkich nie omówię, nie starczyłoby tutaj nam czasu ani dzisiaj, ani do końca świata. Tak samo jak nie starczyłoby nam czasu, żeby przeczytać cały internet. Tylko jedna osoba to zrobiła, był to Chuck Norris, zrobił to nawet dwa razy, ale my jesteśmy zwykłymi śmiertelnikami. Idźmy więc do diet. Słyszeliście Państwo o diecie bezglutenowej? Czy jest ktoś znany, który ją promuje i właśnie będąc na tej diecie odnosi sukcesy życiowe? O, nie słyszę. No to jak nieznany, to nie będę mówił. Idziemy dalej.
informacje do uzyskania po wykładzie. Drodzy Państwo, co to jest w ogóle ten straszny gluten i dlaczego jest taki zły? I czy dla każdego jest zły? Kto odniesie korzyść z diety bezglutenowej? Oto jest pytanie. A więc gluten to jest taki kompleks białkowy zawarty w nasionach zbóż, nie we wszystkich zbożach, ale przede wszystkim jest to pszenica, także żyto, jęczmień, owiec ze znakiem zapytania, jedni są zdania, że tak, drudzy, że nie. I już abstrahując od tej nazwy, ale gluten bierze się od tego, że jest ta jedna część wspólna dla wszystkich, czyli glutenina, i potem w zależności od zboża ta druga część nazywana odpowiednio, jak tutaj mamy na slajdzie. Może nie jest to najistotniejsze, żeby to wymieniać, zapamiętywać, ale to jest gluten zawarty w zbożach. Czy jest potrzebny? Owszem, bez glutenu najzwyczajniej w świecie chleb by się nie udał. Widzimy tutaj, że jedna jego część, czyli glutenina, odpowiada za elastyczność, gliadyna nadaje lepkości. I teraz widzimy, że mąka żytnia jest inna od mąki pszennej, ponieważ właśnie ta druga część tutaj, ta lepkość jest inna zarówno w tej, jak i w tamtej. Razem jako glutan po prostu wpływają na właściwości pieczywa podczas wypieku. Także jest to, myślę, pożądana właściwość. Zobaczmy, że ogólnie rzecz biorąc pieczywo jest ważnym źródłem węglowodanów, czyli tego, co nasz organizm spala, uzyskując energię. Białka, czyli tego, co buduje struktury naszych mięśni, również kości i w ogóle wszystkiego, co w naszych tkankach się znajduje, ale także błonnika. Błonnik, co prawda nie jest wchłaniany, ale pomaga we właściwym pasażu jelitowym, w formowaniu stolca, oczyszczaniu naszego przewodu pokarmowego. Ale także witaminy z grupy B. Nie wszystkie z tych grup, ale bardzo dużo i wiele, wiele innych mikroelementów. Czyli pieczywo jest ważne, ziarna są ważne. Może niekoniecznie musimy przecież tę pszenicę piec, formować z niej mąkę, możemy ją prażyć, możemy robić płatki zbożowe, ale generalnie rzecz biorąc zboża są bardzo istotnym elementem diety znanym od starożytności. W czym problem z glutenem? A no właśnie. U niektórych osób może być przyczyną problemów zdrowotnych, które najogólniej można podzielić na takie, jak widzimy tutaj na obrazku, czyli pierwsza to jest celiakia, to jest choroba autoimmunologiczna, kiedy nasz organizm zaczyna walczyć z samym sobą, w tym przypadku z jelitami, z nabłonkiem jelit. Dzieje się to dlatego, że właśnie ten gluten tak oddziałuje na układ immunologiczny wrażliwych, podkreślam, osób, nie wszystkich, ale tych chorych na celiakię, że zaczynają zjadać komórki odpornościowe własne jelita, tak w cudzysłowie to ujmując. Druga kwestia to jest alergia na pszenicę. To nie jest już autoimmunologiczna reakcja, chociaż również jej skutki są dla nas, jakby powiedzieć, przeciwko naszemu organizmowi skierowane. I tutaj trzecie bardzo ciekawe zjawisko, ani to jest autoimmunologiczne, ani alergiczne, a ludzie się źle czują. I do końca nie wiemy dlaczego, ale właśnie, medycyna ciągle się rozwija, nie zawsze wszystko będziemy wiedzieć. Celiakia i teraz możliwe objawy. Zobaczmy. Przede wszystkim to, co jest tutaj wytłuszczonym drukiem przedstawione, a więc przewlekła biegunka, a także nawracające bóle brzucha. To kiedyś wysnuwało się na czoło, niemniej jednak nie tylko. Coraz więcej różnych objawów się z tym wiąże, jak czytamy, jak widzimy. Na przykład brak przyrostu wagi lub wzrostu u dzieci, nagły ubytek masy ciała już u osób, powiedzmy, dorosłych, niedokrwistość z niedoboru żelaza, może też być ogólnie opóźnione dojrzewanie, nawracające afty bądź owrzodzenia w jamie ustnej, osteoporoza lub osteopenia oraz zwiększona aktywność enzymów wątrobowych. Zobaczmy, bardzo wiele różnych elementów. I teraz tak, jeżeli ktoś z Państwa pomyśli sobie, aha, mam podwyższony ALAT tak zwany, czy ASPAT, a to pewnie mam, mam pewnie celiakię, no to muszę sobie wyłączyć gluten, będę zdrowy. Proste? Przywieźli węgiel, będzie wojna. Mam ALAT, mam celiakię, tak? Czy nie? Właśnie niekoniecznie tak, drodzy Państwo. Co z pozostałymi objawami? Co z diagnostyką? Nie dajmy się zwariować, bo celiakię rozpoznaje się na podstawie badań właśnie, a nie tylko naszego odczucia tego, czy tę chorobę posiadamy. Jest coś takiego jak biopsja kosmków jelitowych podczas gastroskopii. Straszne. Na szczęście nie mamy receptorów czuciowych, możemy sobie dowolnie wycinać kosmki jelitowe z jelit, czy też
z żołądka. Notabene, gdybyśmy czuli to, co dociera do naszego żołądka w formie dotyku, myślę, że nie byłoby to dla nas przyjemne. I dzięki temu, że tak nie jest, możemy właśnie to robić, te biopsje. I zaraz zobaczmy. Nie wiem, czy to jest dobrze widoczne, ale tutaj wystają takie, no, zwłaszcza ten jeden, jakbyśmy to nazwali, taki dzyndzel, prawda? To jest kosmek jelitowy. I dzięki temu, że on jest taki wyciągnięty, nasze jelito ma dużą powierzchnię do wchłaniania różnych ważnych dla nas, niezbędnych do życia mikroelementów. Natomiast w celiaki co się dzieje? Pod wpływem glutenu układ immunologiczny zawarty tutaj w ścianie jelit zaczyna wariować i zjadać właśnie nabłonek jelita, można by powiedzieć. I co się dzieje? Mamy obraz drugi, tutaj, ten fragment. Nie ma tego wystającego fragmentu kosmka jelitowego. Jelito jest płaskie i przez to okazuje się, że tracimy większość powierzchni wchłaniania. I cóż teraz się dziwić, że człowiek z celiakią nie rośnie, że ma osteoporozę, niedobory żelaza. No bo którędy ma to wchłaniać, jeżeli jego jelito jest zniszczone. Ale to jest tylko jeden ze sposobów poznania tego, ale bardzo ważny. Jeżeli komuś się nie chce gastroskopii wykonywać, może zrobić badania przeciwciał z osocza krwi. I to są takie bardzo piękne nazwy. Myślę, że bardzo piękna nazwa na przykład dla syna, endomyzium, albo dla psa, a tutaj dla córki, gliadyna. W każdym razie można wykonać takie badania i wtedy mamy kolejne potwierdzenie. No i jeszcze jedno badanie genetyczne. Jeżeli to stwierdzamy, możemy powiedzieć, mamy celiakię. A co w pozostałych przypadkach? A może mamy po prostu alergię na pszenicę? Tu jest bardzo dobra wiadomość, drodzy Państwo. Jeżeli mamy więcej niż 12 lat, to raczej alergii na pszenicę nie mamy, ponieważ jest to choroba z kręgu właśnie takich uczuleń pokarmowych, które w większości przypadków zanikają podczas okresu dojrzewania. I większość dzieci, które mają tak zwaną tą skazę białkową, również z tego wyrasta, jak widzimy. Podobnie jest w przypadku alergii na pszenicę. Szacunkowo dotyczy ona około 5% populacji, czyli też niedużo. Na pewno nie wszyscy to mamy. No i ta ostatnia dziwna choroba i podejrzewam, że ona jest przyczyną, dla której tak bardzo dieta bezglutenowa jest popularna. U osób, których nie jesteśmy w stanie potwierdzić wynikami badań ani alergii na pszenicę, ani celiaki, a występują u nich objawy nietolerancji glutenu. Co mówimy? Dobrze, jeżeli pan czy pani czuje się lepiej bez glutenu, nie ma pani tej choroby, o której wspomnieliśmy, proszę glutenu nie spożywać. Ale co się okazuje? Jeżeli człowiek nie jest do końca świadomy, co zjada, to na przykład może tolerować niewielkie ilości spożywanego glutenu, czyli być może rola psychiki tu jest duża. Nie wiadomo do końca, czy w ogóle tę chorobę nazywać po imieniu, czy też powiedzieć, że jest to zaburzenie właśnie prezentowane bardziej przez pacjentów, którzy chcą cośkolwiek prezentować z objawów, ale jedno jest pewne, nie udowodnimy tego w żaden sposób pod lupą ani szkiełkiem. Inne objawy, no właśnie, bo tutaj może jest pies pogrzebany. Doszukujemy się, tak? Gdzieś tam właśnie pan X w internecie, czy też pani Y w jakiejś książce napisała, że gluten może powodować autyzm, jakieś atakcje muszczkowe, może jakieś inne dziwne nazwy, które nawet kiedy nie rozumiemy ich znaczenia, same w sobie budzą grozę, nieprawdaż? Kto by chciał z was mieć ataksję? A kto wie, co to jest ataksja? Może lepiej nie mieć. No dobrze, może to nazwa kwiatu? Nieważne. Ale jak się okazuje, w Wikipedii można znaleźć, że to jest jednak poważna choroba neurologiczna. A kto by chciał mieć neuropatię obwodową, schizofrenię, depresję, zaburzenia lękowe, halucynacje? Nie, rezygnujemy z glutenu. Ale te badania, o których mówiłem na początku, przeprowadzone rzetelnie, nie potwierdzają roli glutenu właśnie w tych schorzeniach. Więc, drodzy Państwo, niezależnie czy chcecie, czy nie chcecie ataksji mieć, gluten możecie jeść, ale jeżeli macie celiakię, czy też jesteście dziećmi poniżej 12 roku życia, z alergią na pszenicę wyeliminujmy. Tylko te dwie grupy plus ta trzecia, która rzeczywiście może mieć tę nieceliakalną i niealergiczną nadwrażliwość na gluten, powinny wyeliminować właśnie gluten ze swojej diety. Wtedy zobaczmy, całkowita eliminacja do końca życia u osób z tą chorobą pierwszą, u drugich prawdopodobnie po 12 roku życia będzie można jeść, a u trzecich właśnie niewielkie ilości w ogóle nawet w trakcie choroby mogą być tolerowane. Dobra wiadomość.
Miejmy też świadomość, że jeżeli już jesteśmy chorzy, to gluten znajdziemy wszędzie, nie tylko w pieczywie. Jest dodawany jako wypełniacz do bardzo wielu innych produktów spożywczych, także szukajmy tego znaczku, jeśli już jesteśmy zwolennikami tej diety. Pamiętajmy, że w wyrobach, w cudzysłowie, znowu mięsnych, możemy to znaleźć w produktach tak zwanych sojowych, gdzie skład czytamy, a oczywiście w składzie wymienione jest wszystko w kolejności zawartości. A więc mamy parówki sojowe, a tam jest napisane pszenica, wypełniacz, glukoza, coś tamtego, soja 5%, no i tak dalej. Płatki kukurydziane, mimo że kukurydziane, też mogą być zanieczyszczone i wiele, wiele innych. Jakie są potencjalne zagrożenia stosowania diety bezglutenowej przez osoby, które nie muszą tego robić? No oczywiście niedobory witamin, tych, które są tam zawarte. Pamiętajmy o tych właśnie z grupy B. Jest to znany przykład opowiadany jeszcze w szkole podstawowej. Chińczycy, którzy jedli ciemny ryż, pełnoziarniste, prawda, z tą otoczką, z tym zarodkiem, dopóki tak się odżywiali, byli zdrowi. Później, kiedy zaczęli jeść tylko biały ryż, podobnie jak my dzisiaj spożywamy głównie często białą mąkę, zaczęli chorować. Potrzebujemy zbóż, a zwłaszcza pełnych ziaren tych zbóż. I co jeszcze, drodzy Państwo, zanim jeszcze do tej diety przejdę, uważajmy, bo wykazano zwiększone stężenie arsenu i ołowiu u osób na diecie bezglutenowej. Być może jest to spowodowane tym właśnie, że spożywają one dużo więcej ryżu, który z kolei bywa uprawiany w miejscach właśnie obfitujących o te szkodliwe dla zdrowia pierwiastki. Także jeśli ktoś musi żyć bez glutenu, niech żyje. Jakoś sobie wspomoże może ten organizm, może zasuplementuje wtedy te witaminy B, ale jeżeli ktoś nie musi, to odniesie więcej strat niż korzyści z tego rodzaju diety. I tutaj bardzo piękna dieta według grup krwi. Słyszeliście Państwo o takim czymś? Jest taka książka, również w Polsce dostępna, pod właśnie autorstwem tych oto osób. Jedną z tych osób jest synem człowieka, który tę ideę gdzieś tam w Stanach zaczął propagować i w Europie Zachodniej. Ona również do nas dotarła. I teraz widzimy tam wnioski na podstawie badań laboratoryjnych i obserwacyjnych. Badanie obserwacyjne to jest takie, które jest pozbawione grupy kontrolnej, doboru losowego, zaślepienia. To jest to, że po prostu ludzie poddawani tej diecie są obserwowani przez badaczy wyznających daną teorię i ci badacze wysnuwają sobie wnioski na podstawie tego, co widzą. Gdzie takim czymś możemy zajść? Za chwilkę do tego dojdziemy. Mamy takie podstawowe grupy krwi A, B, AB i oczywiście grupa krwi 0. One biorą nazwę od takich antygenów obecnych na krwinkach. Co to jest antygen? To jest rodzaj białka. I ktoś, kto ma grupę krwi A, to zawsze będzie miał, co ciekawe, oprócz tego antygenu na krwince, będzie miał żołnierzy w swojej krwi, którzy będą tępić wszystko inne, a więc grupę B będą tępili. Nie będą na pewno tępić grupy A, no bo sami są grupy A, prawda? Na odwrót jest w B. B tępi A. A ciekawe, co jest z grupą AB. Ona nie ma żadnych przeciwciał, ani przeciwko A, ani przeciwko B, bo oba te antygeny są zawarte u niej samej, czyli to jest grupa, która może przyjąć zarówno A, B, jak i AB bez żadnych komplikacji. Natomiast grupa krwi 0, ona nie ma ani tego na sobie, więc będzie agresywnie reagowała zarówno wobec tej grupy, wobec tej i tej podczas przetoczenia, tak? Dlatego to oznaczamy, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje przy przetoczeniach, także podczas ciąży. Jest to ważne, ale to w kwestiach już grupy RH plus czy też minus. No właśnie, skoro przy przetoczeniu krwi mogą wystąpić powikłania, to ci panowie stwierdzili, że może jest też tak, że jeżeli coś zjadamy, a to coś zawiera na sobie dane antygeny, może wpływać szkodliwie na nasz organizm. I tak oto czytamy, że jeżeli takie antygeny jak A i B znajdują się również w białkach pochodzących z żywności, no to kontakt tych białek z wrogo nastawioną grupą krwi może powodować zaburzenia w zdrowiu. To jest teoria, którą właśnie możemy wyczytać z tej książki. Tak zwane lektyny, te białka, które są związane z tymi antygenami, w około 5% według ich badań aglutynujące krew, czyli te właśnie, które są niebezpieczne, mogą szkodzić
a gromadzą się gdzieś tam w obrębie śluzówki przewodu pokarmowego, odkładać się wewnątrz ustroju i wtedy mamy dolegliwości różnego rodzaju. Drodzy Państwo, tak wiele jest tych dolegliwości, że naprawdę szkoda je tutaj teraz przytaczać, ale wszystkie, nowotwory, choroby układu sercowo-naczyniowego, nerek, płuc, naprawdę wszystko. I okazuje się w tej teorii, że dla grupy A, tak to pięknie jest napisane, grupa A rozkwita na dietach wegetariańskich, ale już grupa B powinna jeść bardziej tak zrównoważony sposób, tak jakby grupa jedząca wegetarian była niezrównoważona, nie wiem, ale tak to zaczerpnąłem ze źródła, które promuje tę książkę. Obejmuje wszystko to, co najlepsze z królestwa zwierząt i roślin. No to ja bym chciał być grupy B, bo bym miał wszystko najlepsze. A, no to tylko wegetariańska. A zobaczmy, co tutaj jest napisane AB. No, większość żywności niewskazanej dla A i B jest na ogół zła dla AB. No, taki ogólnik. No i zero. Wysokobiałkowa dieta oparta na białkach zwierzęcych. No to jestem skazany. Urodziłem się taki, koniec. Muszę jeść to i tamto. Drodzy Państwo, nie widać w tym żadnej logiki, nawet pod tym względem, że jeżeli grupa A rozkwita na dietach wegetariańskich, to teoretycznie B przeciwna jej powinna na mięsnych, a nie grupa 0, która z kolei ma antygeny przeciwko i A, i B. No już nie zagłębiając się w szczegóły. Co na ten temat mówią wyniki znowu rzetelnych badań? Brak potwierdzenia tej teorii. Totalny brak. Jedynie nieliczne schorzenia mają jakikolwiek potwierdzony związek z częstotliwością występowania w zależności od grup krwi. No, na przykład niektóre nowotwory, a także choroby serca, choroba wrzodowa, żołądka na przykład też jest związana z grupą 0, ale ogólne zasady diety mającej profilaktyczne właściwości wobec tych chorób wykazują pozytywny efekt również u osób z pozostałych grup. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że mimo, że niektóre grupy krwi predysponują do pewnych schorzeń, to zasady profilaktyki ich chorób równie dobrze może stosować osoba z innej grupy krwi. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Być może ta osoba bardziej predysponowana na chorobę żołądka powinna jeszcze bardziej uważać na to, co je. Ale dlaczego tylko ona? Ta druga osoba również może zachorować, pomimo że ma, powiedzmy, lepszą grupę krwi, ale ma inne czynniki ryzyka, drodzy Państwo. Nie ma żadnych przeszkód. Naprawdę. Przynajmniej wyniki badań takich rzetelnych tego nie dowodzą. A może dieta wegetariańska? Co to w ogóle jest? Zacznijmy od tego. Jest to rodzaj diety bezmięsnej, wegetariańska, tak? Wykluczenie z diety tradycyjnie pojętego mięsa, bo tradycyjnie pojmujemy je jako drób, tak? Czerwone mięso, ale także i ryby są wykluczone w diecie wegetariańskiej. Co jeszcze? Spożywanie produktów pochodzenia roślinnego oraz właśnie nie tylko tych. W słowie wegetarianizm zawiera się ogólnie pojętym w tym słowie również spożywanie jajek i produktów mlecznych, tak? Czyli po prostu nabiału. Dlatego też wegetarianizm, gwoli ścisłości, w tym wykonaniu bywa nazywany lakto-owo-wegetarianizmem, czyli jemy mleko, jemy jajka i rośliny, i wege, tak. Natomiast weganizm jest definiowany jako całkowite wykluczenie właśnie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli nawet bez jajek i nawet bez mleka. No właśnie. Czy dieta wegetariańska jest dzisiaj popularna? Raczej nie bardzo w naszym kraju, aczkolwiek coraz więcej osób, być może za zachodnią granicą, promuje ją i coraz bardziej również u nas jest ona promowana i dostępna. Więc cóż by to było? Znowu jakaś kolejna zachodnia moda? Tak jak i te grupy krwi, tak jak i tak dieta bezglutenowa dla wszystkich? No właśnie. Ale czy zachodnia? Zdajemy sobie sprawę z tego, że najwięcej wegetarian żyje jednak na wschodzie, wśród Azjatów, no bo przecież tam jest wielkie poszanowanie dla życia i w związku z tym nie zabija się zwierząt w religii wschodu, o której mówię. I bardzo wiele Hindusów mięsa nie je wcale, jest to kilkaset milionów osób, naprawdę, bardzo, bardzo duża ilość. No ale możemy powiedzieć, że Zachód przeżywa pewną fascynację filozofią wschodu, tak? I dlatego tą zachodnią drogą do nas docierają pewne rzeczy, rzeczywiście. Ale, drodzy Państwo, chciałbym się odwołać w tym momencie do księgi, która nie jest ani z Zachodu, ani z dalekiego wschodu, bardziej z bliskiego, jak się dzisiaj okazuje.
I cóż ta księga mówi? I cóż to jest za księga? Tutaj pod spodem napisałem Pismo Święte, księga rodzaju, pierwsza księga, zaraz po stworzeniu. Księga, na której chrześcijanie, za których myślę w większości uważamy się tutaj na tym miejscu, a nawet jeśli nie, to po prostu myślę, że Polska uważana jest za kraj chrześcijański. A czy ma świadomość tego, co w księdze, która jest fundamentem wiary, jest napisane na ten temat? Zobaczmy. Rzekł Bóg zaraz po stworzeniu, oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. I koniec, bez dyskusji. Zobaczmy, że korzenie możemy znaleźć w zupełnie innym miejscu, niż byśmy się tego mogli spodziewać co do diety wegetariańskiej. Ale w czym problem z mięsem? Dlaczego tak ta dieta jest dzisiaj promowana? No zobaczmy. Sam fakt tego, jak bardzo wzrasta ilość spożywanego mięsa. W XX wieku ponad dwukrotnie na osobę średnio w krajach zachodnich. Jakość mięsa budzi wątpliwość. Choroby zwierząt, ale także tym, w jaki sposób te po prostu zwierzęta są karmione, nawet jeżeli są zdrowe, w jaki sposób są chowane. Pamiętajmy o zawartości tłuszczów nasyconych w każdym mięsie, nawet najzdrowszym, bo to są po prostu tłuszcze zwierzęce i nic tego nie zmieni, a także skutki dla zdrowia jednostek oraz ekonomiczne, społeczne. Zobaczmy, czy wegetarianie mają jakieś poparcie w danych naukowych, rzetelnych danych. Okazuje się, że efekty diety bezmięsnej są przedmiotem badań, głównie w kierunku długości życia, ale także umieralności z jakiejkolwiek przyczyny. Niemniej jednak szczególną uwagę zwraca się na choroby nowotworowe i choroby sercowo-naczyniowe z prostej przyczyny, bo są to główni mordercy. Dlatego też mówiliśmy niedawno właśnie o raku. No to co możemy powiedzieć o spożyciu mięsa, a na przykład chorobach serca na podstawie dostępnych wyników badań? Są to badania powtarzane na całym świecie. Niestety nie ma grupy kontrolnej, ciężko powiedzieć, wylosować ludzi i powiedzieć, ty będziesz jadł mięso, a ty będziesz jadł coś, co smakuje jak mięso przez 5, 10, 20 lat, bo tyle czasu te badania trwają, ale tak jak powiedziałem, nie zawsze jest możliwość przeprowadzenia tego typu. Natomiast obserwacje co wskazują? Zobaczmy. Spożycie ponad 3 porcji wołowiny tygodniowo zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca o 130%, czyli ponad dwukrotnie. Ten słupek tutaj wskazuje osoby jedzące wołowiny mniej niż 3 razy w tygodniu. No tutaj jest poniżej dwukrotnego wzrostu ryzyko zachorowania na choroby serca. Tu jest punkt wyjściowy dla wegetarian. A ci, którzy przekraczają to trzykrotne, mają jeszcze wyższe ryzyko właśnie tej choroby, która dzisiaj zabija bardzo wielu z naszych rodaków. To są zawały serca, to są arytmie, niewydolność i ogólnie miażdżyca, drodzy Państwo. A co z ciśnieniem tętniczym? Odnotowano, zobaczmy, całkiem spory, około 15 mm słup rtęci, różnicy w ciśnieniu skurczowym i do 8 w ciśnieniu rozkurczowym między wegetarianami a osobami jedzącymi mięso. To jest bardzo duży efekt, taki, jaki przypisuje się naprawdę skutecznym lekom, chemicznym lekom, przecież nie innym, no, a które mają tyle działań niepożądanych, o których sobie mówimy, a może po prostu łatwiej byłoby w jakiś inny sposób to ciśnienie sobie obniżyć. Zobaczmy, że ta dieta jest bogata w magnez, potas, a z drugiej strony dosyć uboga w sól kuchenną i to sprzyja temu, aby właśnie to ciśnienie było lepsze i to jest obserwowane. Jeżeli chodzi o ciśnienie tętnicze, ono bardzo wiąże się z tym, że dzięki temu, że jest niższe, mamy niższe również ryzyko udaru mózgu. Także osoby, które są na tej diecie, faktycznie tych udarów mają dużo, dużo mniej. A co z tymi wszystkimi zaburzeniami nazywanymi ogólnie dyslipidemiami? Zły cholesterol, trójglicerydy i tak dalej. Zobaczmy. Okazuje się, że ta dieta obniża poziom cholesterolu całkowitego, obniża poziom złego cholesterolu, obniża poziom trójglicerydów, a z kolei podwyższa zawartość dobrego cholesterolu, tak kolokwialnie już to nazywając. I dzięki temu mamy dużo niższe ryzyko miażdżycy naczyń, a to miażdżyca jest odpowiedzialna za zawały, za udary, za choroby nóg, które nie są w stanie nas nosić, ponieważ już krew do nich nie dopływa. Co ciekawe, obniża bardzo skutecznie wagę. Średnio wegetarianie są
około 6 kg lżejsi od mięsożerców, a kobieta wegetarianka o 5,5 kg, niezależnie od pozostałych czynników zakłócających typu aktywność fizyczna. A co się z tym wiąże? Ha, cukrzyca. Ponieważ cukrzyca bardzo, ale to bardzo ściśle związana jest może nie tyle z samym jedzeniem cukru, co właśnie z wagą. Także najnowsze badania nawet donoszą o tym, że dieta wegetariańska jest skuteczniejsza zarówno w prewencji, jak i leczeniu cukrzycy od tych diet, które są standardowo dotychczas proponowane osobom z cukrzycą. Tych standardowych diet zawierających właśnie jakieś tam kurczaki i inne tego typu mięsa. Także, drodzy Państwo, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście też wpływ na nowotwory, o tym mówiliśmy sobie rok temu. Mamy niższe ryzyko raka prostaty, kiedy spożywamy dużo produktów strączkowych, warzyw, nasion. A jeżeli natomiast kierujemy się w stronę tłuszczów zwierzęcych, no to ryzyko raka prostaty u mężczyzn bardzo, bardzo rośnie. Podobnie jest z ryzykiem raka jelita grubego, płuca, macicy oraz piersi. Wykazano ochronny wpływ diety bezmięsnej. No i zobaczmy, również jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt, o nim też rok temu wspominałem, dlatego nie będę się zbytnio na tym rozwodził, ale jest ta grupa roślin, tych warzyw, które pomagają metabolizować potencjalnie szkodliwe substancje docierające do naszego organizmu z różnych stron. I te substancje o wiele łatwiej jest wydalić wtedy i po prostu ryzyko nowotworów jest niższe, a są to rośliny grupy krzyżowej, czyli kapustnych. To jest tylko kilka przykładów, najczęściej może dostępnych u nas w sklepach, ale drodzy Państwo, wpiszecie w Google hasło rośliny krzyżowe, znajdziecie ich dużo, dużo więcej. Niech nie braknie ich na naszych stołach. A co z tą soją? Ona jest niebezpieczna, ona jest modyfikowana genetycznie, ona obniży naszą męskość, tak? O, okazuje się, że nic podobnego w Polsce akurat, nie jest dopuszczalna do spożywania, do sprzedaży soja GMO. Nawet gdyby była, to może jest temat na inny wykład, GMO dotychczas też w naukowy sposób nie udowodniono, żeby komukolwiek zaszkodziło, pomimo tego, że jest tematem kontrowersyjnym. Ale zostawiając tę kontrowersję, w Polsce jest niemodyfikowana. Zobaczmy, robiono badania na poziom testosteronu u osób jedzących soję, wcale nie jest niższy niż u pozostałych, drodzy Państwo, tych, którzy jedzą. Dlatego warto się na to skusić, a jeżeli nie chcemy soi, to na polskim rynku mamy również soczewice, groch, fasole, ciecierzyce i tak dalej, dużo innych strączkowych, które także są bardzo dobrym źródłem białka, błonnika, mikroelementów i mają ochronny wpływ na nasze zdrowie. Co z niedoborami u wegetarian? Okazuje się, że anemia wcale nie jest częstsza według przeprowadzonych badań zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Jest dokładnie taka sama częstość tu i tu. A większość wegan i wegetarian powinna jednak zwrócić uwagę na inny aspekt, a mianowicie na witaminę B12. Niemniej jednak spożywając zróżnicowany pokarm, wszystkie pozostałe składniki dostarczymy. Co do B12 jeszcze dzisiaj się odniosę może za chwileczkę. Także nie bójmy się o żelazo, a B12 jeszcze sobie za chwilkę przypomnimy. Także to były diety. A co z suplementami diety? Co to w ogóle są suplementy? Drodzy Państwo, znamy tę piosenkę? O, cieszę się. Ale tak głupio powiedzieć, wiesz co, zażywam witaminki. Ty też zażywasz witaminki? Nie, witaminki to są dla dziewczynki. Nie zażywam witaminek. Ja to zażywam suplementy diety dla mężczyzny i kobiety. Prawda, że to brzmi dumnie? Suplementy diety, a tam witaminki. No ale co to jest? Zanim powiemy co, zwróćmy uwagę, dlaczego o tym mówimy. Wydaliśmy na nie naprawdę ogromną, ogromną sumę w zeszłym roku. Każdy z Państwa średnio mówi się, że około 100 zł na osobę. Jest o co walczyć. Zobaczmy, że kupiliśmy 200 milionów opakowań jako nasz naród. I ta tendencja jest wyraźnie wzrostowa od bardzo wielu lat. Co to w ogóle jest suplement z definicji? Pamiętam, tata kiedyś kupił encyklopedię czterotomową, a potem kupił jeszcze jeden taki właśnie tom, nazywał się suplement. Bardzo się zdziwiłem, co to jest ten suplement. Okazało się, że to jest uzupełnienie czegoś, czego nie ma w tym, co być powinno może. No, dieta to już powiedzieliśmy, sposób odżywiania, więc suplementy diety, uzupełnienie żywności o składniki, których może w niej po prostu brakować. No właśnie, to słowo może jest tutaj kluczowe.
Bo jak morze? No, morze jest szerokie, głębokie, o, to jest wielkie pole do popisu. Na czym polega doktryna suplementacji? Drodzy Państwo, mniej więcej na tym, że dzisiejsza żywność jest skażona, zubożona. Wiemy, że jeżeli jest zubożona o podstawowe składniki niezbędne do życia, to niedobór tych składników może wpływać na występowanie chorób. A być może dostarczenie tych składników przyczyni się nie tylko do zapobieżenia ich wystąpieniu, ale także uzdrowienia nas. A więc jedzmy suplementy. Na pewno nam nie zaszkodzą, bo zawierają tylko to, co i tak w tej żywności być powinno. Skoro żywność nam nie szkodziła z zawartością tych składników, to same te składniki także będą jedynie i tylko dla nas korzyścią. To jest ta doktryna. Jedzmy właściwie wszystko. Im więcej tych suplementów w pudełku, tym lepiej, bo więcej rzeczy może trafimy. A zobaczmy, na co te suplementy mogą być. Mogą być na wszystko, co tylko sobie wymyślimy. Wystarczy posłuchać reklam, włączyć internet, posłuchać kolegi, koleżanki i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie będę czytał tego slajdu. Myślę, że wszyscy Państwo wiecie, o co chodzi. Z definicji są to środki dietetyczne specjalnego przeznaczenia. I co ciekawe, nie podlegają specjalnym kontrolom takim, jakim podlegają leki. Co byśmykolwiek o lekach nie mówili, leki podlegają kontroli, rejestracji, badaniom, które dopuszczają je do użytku. Tego nie trzeba robić przy suplementach, skoro to jest dieta. Jeżeli ja wprowadzę dzisiaj na rynek mój ziemniak z mojej uprawy, kto będzie kontrolował? To jest ziemniak. Dobrze, dieta, prawda? No tak samo jest z suplementami. Drodzy Państwo, nie ma fizycznej możliwości zbadania wszystkich nowych suplementów. Ich przybywa w takim dużym tempie, że Najwyższa Izba Kontroli naprawdę mogła na przykład w ostatnim roku tylko kilka z nich rzeczywiście zbadać. Na rynku polskim funkcjonuje około 30 tysięcy produktów, 7,5 tysiąca przybyło w 2016 roku. 1/4 wzrostu. Nie do opisania. No i co ciekawe, znaczna część suplementów diety zawiera niedeklarowane środki, czyli suplementy wymieniają witaminę A, B, C, D, E, F, G, H, I, a tam jeszcze znajdziemy Z, Z, Z. Groźne czy niegroźne? Pół biedy, gdyby to była witamina, a jeżeli są to na przykład środki, które mogą szkodzić? No właśnie, jest to bardzo ciekawa sprawa. Zobaczmy, że 49% spośród przebadanych 570 próbek dostępnych w Unii Europejskiej środków na potencję akurat zawierało właśnie takie niedeklarowane substancje, połowa z nich, a powinny być wymienione, a nie zostały, no bo nikt tego nie skontrolował, bo suplementów się nie kontroluje. 48% spośród 370 próbek odchudzających też zawierało takie niezadeklarowane w składzie substancje. Zobaczmy, że znaleziono również 13 lutego, całkiem niedawno, dzień przed walentynkami, dobrze, że nie w same walentynki. Drodzy Państwo, bakterie kałowe, stymulanty podobne strukturalnie do amfetaminy lub jeszcze inne niewykazane w składzie szczepy drobnoustrojów. Fajnie. Dieta. Więc drodzy Państwo, po pierwsze nie szkodzić. Co jeszcze? Nie tylko te niedeklarowane substancje, ale wyniki badań druzgocące są. Duńskie badania na 230 tysiącach osób udowodniły, że tak zwane antyutleniacze zażywane w suplementach, tak? A, C, E, witaminy, selen, cynk i różne inne zwiększały, nie tylko nie zmniejszały, ale zwiększały śmiertelność o 10%. Tragedia. Poza tym te duńskie badania, właśnie już, które były wspomniane, to jeszcze przeprowadzono fińsko-amerykańskie na 39 tysiącach, może mniejsza próba, ale 19 lat trwały. I te osoby, które zażywały żelazo, miedź, kwas foliowy, również były narażone na szybszą śmierć. Niezbyt to zachęcające. To już było? No właśnie, ale nie mogę powiedzieć, że w ogóle są niepotrzebne te składniki mineralne dla pewnych grup osób są potrzebne, ale co trzeba zrobić? Udowodnić rzeczywisty niedobór danego składnika w diecie, tak? Może nawet nie tyle w diecie, ale przede wszystkim w naszym organizmie. Zrobić badanie, sprawdzić, czy nasze domniemane właśnie myśli z tym związane są zgodne z rzeczywistością. A więc przejdźmy do tych najczęstszych stosowanych u nas suplementów, witaminek. Na przykład witamina A i E. Ten obrazek pokazuje bardzo dobre źródło tej witaminy, ale niektórym nie chce się zużywać zębów, niektórym nie chce się może wypić soku,
o wiele prościej jest przyjąć taką małą kapsułkę, która nas zachęca i mówi, że połknij nas 3 na dzień i wszystko będzie dobrze, będziesz piękny, młody, nie będziesz miał chorób serca, może wyleczysz sobie nowotwory. No bo takie generalnie rzecz biorąc mają działanie antyoksydanty. Prawda? Nikt tego nie jest w stanie zaprzeczyć. Działają właśnie w ten sposób. No i takie parę słów, jest aktywna forma witaminy A, zawarta przede wszystkim w produktach mięsnych, ale też są takie formy mniej przyswajalne, niemniej jednak też potrzebne, które możemy spokojnie sobie z marchewki czy też papryki zjeść i także nam powinno to wystarczyć. Zobaczmy też o witaminie E, co jest napisane. Ona jest głównie zawarta z kolei w roślinach. I to jest też piękne, że możemy zjeść sobie orzeszka, który jest tłusty, możemy wypić jakiś olej lniany, zastosować oliwę z oliwek i tam to wszystko się znajduje. Pomimo bezsprzecznej roli tych witamin, okazuje się, że to, co było już przed chwilką wspomniane w tych duńskich, fińskich, amerykańskich badaniach, zażywanie tych witamin w postaci suplementów nie redukuje faktycznie tych zachorowań. Nie spełniają one oczekiwań z nimi związanych. Mogą być szkodliwe, a nawet zwiększać umieralność. Ale te produkty właśnie, które zawierają witaminki A i E, głównie pochodzenia roślinnego, spożywane w dużych ilościach, właśnie przedłużają życie. Właśnie redukują ilość zachorowań na raka, zachorowań na choroby z kręgu sercowo-naczyniowego. Zobaczmy, te wyniki wskazują nam na to, że dieta jest ważniejsza w tym wypadku niż suplementy zawierające te składniki. Dziwna rzecz, do końca dzisiaj nie wiem, dlaczego tak jest, ale badania na to wskazują. Witamina B12 teraz. Wracamy. Niedobór powoduje anemię, szczególnie ważna dla wegan, wegetarian, bo nie tylko anemia, ale także zaburzenia neurologiczne się mogą pojawić. Jest to bardzo długo utajony niedobór u dużej części z nas. Ale uwaga, też bardzo ciekawa teoria się pojawia, że osoby nie zażywające antybiotyków może mają tej flory jelitowej produkującej witaminę B12 więcej. I to w takich miejscach, w których ona się wchłania. Być może jest to prawda, być może nie, za mało jeszcze badań przeprowadzono, ale jest również i taka teoria. Niemniej jednak na razie oficjalnie okazuje się, że te bakterie są za daleko, aby ta witamina się wchłonęła, a po drugie jest ich za mało. Także szczególnie u wegan jest istotne, aby sprawdzić jej poziom we krwi, u wegetarian w większości również niestety. Niemniej jednak pozostali z Państwa być może nie muszą się martwić, chyba że jesteśmy już w wieku podeszłym, chyba że mamy jakieś choroby utrudniające wchłanianie pokarmów ze światła przewodu pokarmowego. I co ciekawe, suplementy zawierają różne formy tej witaminy i nie zawsze znowu ta witamina będzie dla nas z tych suplementów przyswajalna, nie zawsze będzie działała. Zawartość witaminy w tempechu, czyli fermentowanej soi, skąd się tam dzieje, że witamina B12? Z bakterii. Podobnie również jest w przypadku chlorelli, która sprzedawana jest jako źródło witaminy B12. To nie te glony, to nie ta soja produkują tę witaminę, ale one są podłożem, na którym rosną bakterie, te same, które mamy w jelitach i one tworzą właśnie tę witaminkę. Niemniej jednak, uwaga znowu, w zależności od chowu, od dnia i powiedzmy pory roku, może być różna zawartość w tym samym produkcie tej witaminy B12. Niestety na polskim rynku jest dostępny tylko jeden lek będący preparatem, który ma zmierzoną zawartość tej witaminki. Ona występuje tam w połączeniu z pozostałymi witaminami z tej grupy. Pozostałe? Naprawdę ciężko im powiedzieć, czy można im zaufać. Teraz B17. Głośno o niej było. Dalej jest letryl, amigdalina, związek zawierający cjanki, który jest ekstrahowany z nasion roślin, takich właśnie owocowych, czyli w pestek. W starożytnym Egipcie była nawet taka śmierć, która nazywała się śmierć morelowa. Na czym to polegało? Przepraszam, brzoskwiniowa. Osobom, które były podejrzane o zdradę stanu bądź inne ciężkie przestępstwa, podawano odpowiednią ilość tych nasionek, które powodowały właśnie śmierć w związku z zawartością cjanku. Oczywiście to była dużo większa ilość niż dzisiaj się stosuje w leczeniu. Leczeniu czego? Nowotworów, tak? Przypisuje się tej witaminie rolę właśnie
W tym, że ona zapobiega raz wystąpieniu nowotworów, dwa, że je leczy. No i w Ameryce nie jest to jednak zarejestrowanym lekiem, natomiast już w sąsiadującym z nią Meksyku, który próbuje jakoś, no wiadomo, odbić się od różnych gospodarczych problemów, ale także i w krajach zachodnich istnieją legalne fabryki właśnie tak zwanego Letrilu, istnieją całe kliniki, które starają się leczyć w ten sposób swoich pacjentów. W laboratoriach wykazano hamujące działanie na rozwój nowotworów. To jest obiecujące. Natomiast to są laboratoria, a w życiu niestety nikt nie potwierdził, że osoby jedzące pestki mniej chorują na nowotwory w jakiś znaczący sposób. No, jakkolwiek by było, może i tutaj byłaby nadzieja, ale osoby chore na nowotwory, tutaj szczególnie uczulam Państwa, nie odnoszą korzyści ze stosowania Lotrilu. Wydają ogromne pieniądze, bo często nie są w stanie może zakupić tyle owoców, żeby te pestki zjadać w należytych ilościach, więc kupują te suplementy, sprowadzają z zachodu, mają w tym bardzo wielkie nadzieje położone, ale to niestety nie działa. To niestety nie ma wykazanego działania. Była witamina B17, witamina F16, teraz drodzy Państwo, przepraszam, to jednak nie jest witamina, idziemy dalej. Witamina C. Witamina C i znowu wspaniała witaminka, która wzmacnia tkankę łączną. Ona wspomaga naszą odporność. Ta witamina sprzyja naszej walce z nowotworami, z infekcjami, prawda? Nasze babcie stosowały, nasze matki, my stosujemy. Jest bezpieczna w większości, w przeciwieństwie do witaminy A i E, która się akumuluje w wątrobie i nam ją uszkodzi, witamina C jest rozpuszczalna w wodzie, więc ją po prostu wydalimy z moczem, jak jej będzie za dużo. No właśnie. I co ciekawe jeszcze, oprócz tego, że jest antyoksydantem, zwiększa wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego i bywa też używana jako konserwant bezpieczny, jak się okazuje. Jeżeli znajdziemy w składzie kwas askorbinowy, nie musimy się tak bardzo tego lękać. No i właśnie, w leczeniu chorób nowotworowych okazało się, że poprawia jakość życia, długość życia o kilka dni razem z chemioterapią. W odosobnieniu od chemioterapii nie wykazuje żadnych działań, które miałyby rzeczywiście udowodniony wpływ na leczenie nowotworów. Niezależnie od postaci, która też ostatnio jest promowana, ta lewoskrętna, to nie ma znaczenia, drodzy Państwo. Co ciekawe, w trakcie infekcji rola witaminy C też jest ograniczona. Okazuje się, że lepiej jest ją podać przed infekcją niż w trakcie, bo bardzo mało z tego zysku po prostu będziemy mieli. Zobaczmy, że jako suplement ona zmniejsza ryzyko infekcji tylko u wyczynowych sportowców. Jeżeli nie jesteśmy wyczynowymi sportowcami, prawdopodobnie nie odniesiemy korzyści. U pozostałych osób nie wykazano wpływu na redukcję częstości infekcji ani chorób nowotworowych. A co ciekawe, nadmiar tego suplementu może prowadzić do kamicy nerkowej. A u osób z upośledzoną funkcją nerek może to być nawet niebezpieczne. Natomiast, co ciekawe znowu, wykazano ochronny dla zdrowia wpływ diety obfitującej w produkty o dużej zawartości tej witaminy, czyli przede wszystkim owoce i warzywa. Pomarańcz? Niekoniecznie. Owocem o najwyższej zawartości jest czarna porzeczka. Poza tym papryka, pomidory, brukselka, brokuły, czy kojarzymy to z tym? Nie tabletki znowu. Niewygodne może dla nas kapsułki, bo w nich nie ma takich właściwości jak w owocach i warzywach zawierających tę witaminę D3. O tak, to jest bardzo ciekawa sprawa. Okazuje się, że nie tylko wpływa na nasz kościec, nie tylko zmniejsza ryzyko osteoporozy, ale także wpływa na naszą witalność ogólnie, na stan psychiczny, na zdrowie serca, naczyń, na zaostrzenia chorób przewlekłych. O tak. I drodzy Państwo, produkty spożywcze tylko w nieznacznym stopniu są jej źródłem. Nawet ryby morskie, trzeba by zjadać kilka kilogramów dziennie ryby, żeby dostarczyć sobie z pożywienia witaminę. A w ponad 90% jest ona produkowana w naszej skórze pod wpływem słońca. Dokładnie. W naszych szerokościach geograficznych trzeba by było od maja do września w godzinach między 10 a 15 eksponować 18% powierzchni ciała, czyli na przykład cały tors, albo całe plecy, albo jedną nogę z przodu i z tyłu, albo dwie nogi z przodu, albo dwie nogi z tyłu. No jakkolwiek, najlepiej po prostu się odsłonić na 20 minut dziennie. Co ponadto?
Trzeba zakryć, żeby nie dostać czerniaka, o którym mówiliśmy rok temu. Dlatego, drodzy Państwo, tutaj badania naukowe jasno zalecają suplementację w okresie od września do maja. Co prawda można trochę tej witaminy zgromadzić, ale ona ma wystarczy gdzieś tam do grudnia, stycznia, potem już jej poziom może spadać. Zobaczmy teraz też coś o dawkach, bo niektórzy stosują naprawdę ogromne ilości, ale wszystko bez przesady. Do 4000 jednostek dziennie dla osób zdrowych, no, otyłych, no to ciężko może też otyłość nazwać stanem zdrowia pełnego. Leczenie niedoboru do 10 tysięcy, nie więcej, drodzy Państwo. I badanie poziomu niestety nie jest refundowane, a kosztuje około 80 zł, ale warto może sobie chociaż raz takie coś sprawdzić, aby wiedzieć, czy znajdujemy się w tych 10% o właściwym poziomie, czy w 90% z brakami. Nadmiar może być szkodliwy dla kości, naczyń i nerek, więc nie przesadzajmy. A jak witamina D3, to witamina K2, teraz tak bardzo popularna. Rola we właściwym odkładaniu tego wapnia, który się wchłonie dzięki D3, żeby nie szedł do naczyń, żeby nie powodował miażdżycy, ale wchłaniał się do kości. Taka jest teoria. Takie są wyniki laboratoryjnych badań. Ale co ciekawe, że niektórzy nie są tak pewni, czy trzeba ją suplementować. Jest zawarta w takim daniu natto japońskim, troszeczkę w jajach, mięsie, mleku, w fermentowanej soi, ale niepewna jest rola bakterii jelitowych znowu, być może te antybiotyki. Niemniej jednak nikt nie dowiódł, że stosowanie witaminy K2, MK7, tak bardzo dzisiaj popularnej, w jakikolwiek sposób wpływa na poprawę zdrowia w sposób jednoznaczny. Znowu jedne badania pokazują, że tak, drugie, że nie. Ci, którzy zachęcają do suplementowania, powołują się na te, które wskazują, że tak, pomijając tamte drugie. Koenzym Q10. Piękna nazwa, przeciwzmarszczkowy, przeciwmiażdżycowy w cukrzycy, chorobie Parkinsona, Alzheimera jest promowany, właściwości antynowotworowe, ale znowu nie ma spójnych danych klinicznych, które by potwierdzały, że warto go po prostu zażywać w formie tabletek. Drodzy Państwo, jeszcze jeden, spirulina, bardzo ładna nazwa. To są sinice hodowane przemysłowo w celach spożywczych, bogate źródło białka i witamin, głównie z tej grupy A, B, C, D oraz E, K i innych. Ale znowu jest to suplement, niestety. Niestety nie mam dobrych wieści dla ich zwolenników. Nie posiada przyswajalnej witaminy B12, tak ważnej dla wegetarian czy wegan. Zysk dla zdrowia jest taki sam jak przy pozostałych suplementach, a nawet może być gorzej, ponieważ spirulina może być uprawiana na takich podłożach, które obfitują w szkodliwe dla naszego zdrowia pierwiastki, takie jak glin. A probiotyki? Życie wewnętrzne jest potrzebne? Człowiek bez życia wewnętrznego jest pusty. Bakterie powinny zasiedlać pewne miejsce w naszym organizmie. Bez tych bakterii jesteśmy narażeni na atak wroga, gorszych bakterii, tak? Te bakterie, jak już powiedziałem, mogą powodować zwiększenie przyswajania bądź produkcji witamin w naszym organizmie i dlatego niektórzy sprzedają tak zwane probiotyki, czyli jakby powiedzieć zarodki tych bakterii, które mają się rozmnożyć w naszym organizmie. Podłoże, na którym się rozmnażają, to z kolei prebiotyki. Najlepiej to wszystko połączyć i sprzedać w tej łącznej formie. Pamiętajmy, że te mikroorganizmy nie tylko w przewodzie pokarmowym są, ale w drogach oddechowych, w drogach rodnych, u kobiet bardzo ważną rolę tam spełniają. Także wspomóżmy się może. Może spróbujmy zapobiec występowaniu powikłań antybiotykoterapii. Może w biegunkach, żeby je skrócić, a może spróbujmy zbadać ich działanie w wielu innych przypadkach. Drodzy Państwo, niestety, nawet podczas zażywania antybiotyków, mimo że każdy aptekarz, a i lekarz zaproponuje Państwu probiotyk, nikt nie wykazał, że on Państwa ochroni przed działaniem niepożądanym, bo tak nie jest. Tak po prostu nie jest. Także w biegunkach probiotyk skraca trwanie takiej choroby zakaźnej aż o całe 6 godzin. Nie wiem, czy warto. Pamiętajmy też, że nie udowodniono, aby probiotyki zmniejszały dolegliwości związane z kolkami niemowlęcymi, ani z chorobami autoimmunologicznymi. Cóż, warto myślę zakończyć to wszystko taką refleksją, że pomimo tego wszystkiego, co jesteśmy w stanie zbadać i dowieść, istnieją też takie rzeczy, których właśnie nie jesteśmy w stanie do końca wziąć pod lupę, pod mikroskop, dotknąć, ale też są istotne w naszym życiu
I dlatego chciałbym zakończyć moje wystąpienie dzisiaj cytatem z Pisma Świętego, bo mówiliśmy dzisiaj dużo o diecie, o suplementach diety, o tym, która jest dla nas stosowna, korzystna. Myślę, że oprócz tego, czym się nie musimy zajmować, jest coś ponad tym wszystkim, co jest najważniejsze w naszym życiu, w naszej kondycji duchowej. Nie przeprowadzono badań, drodzy Państwo, od razu powiem, które by poświadczały skuteczność tego rodzaju diety, a jest to dieta, która mówi o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Mamy dostępne dzisiaj Słowo Boże jako Biblię spisaną w naszych domach. Sam Jezus Chrystus określił się jako chleb żywota. W tym całym zamęcie probiotyczno-suplementowym, dietowym, pamiętajmy o tym, że rzeczywiście nie samym chlebem żyjemy. Jest to istotne dla naszego zdrowia, ale dużo, myślę, istotniejszym również w kwestii naszego przyszłego przeznaczenia jest to, czym karmimy naszego ducha i to prawdziwe życie wewnętrzne, które znajdziemy w tej księdze, do której Państwa zachęcam, abyście się ku niej kierowali. Podsumujmy więc pokrótce. W razie wątpliwości dotyczącej tego, czy coś jest prawdą, czy nie, drogi człowieku, drogi pacjencie, pacjentko, poszukaj różnych źródeł, przeanalizuj ich wiarygodność i samodzielnie wyciągaj wnioski, jeżeli tylko masz taką możliwość. Druga kwestia, pamiętaj, że urozmaicona dieta oparta jednak o produkty roślinne ma udowodniony wpływ na redukcję zachorowań na te najczęstsze choroby, a także na przedłużenie twojego życia. Po trzecie, miej świadomość, że większość suplementów to tylko próba wyciągnięcia pieniędzy od ciebie, a jedynym, który warto może rzeczywiście zastosować w swoim życiu, jest witaminka D3, może u wegetarian witamina B12. Także to jest jedyna obecnie polecana do stosowania dla wszystkich. O wszystkim, czego dzisiaj nie powiedziałem, tak jak to już na wstępie zaznaczyłem, a między innymi będzie to kolonoterapia, odrabaczanie organizmu, bańki, akupunktura i akupresura, komory hiperbaryczne i tak dalej, powiemy sobie za tydzień. I będę chciał również podsumować tamto wystąpienie, które będzie miało miejsce podkreślaniem tego, co rzeczywiście jest najważniejsze w naszym życiu z tego całego zamętu wiedzy, tych fundamentów, na których potem budujemy ściany naszego zdrowia. Dziękuję, że, drodzy Państwo, zdecydowaliście dzisiaj tutaj przybyć. Pomimo różnych atrakcji, które mieliście możliwość dzisiaj również mieć i zachęcam do tego, abyśmy się spotkali za tydzień, kiedy zakończymy ten dwuczęściowy wykład. Dziękuję jeszcze raz i życzę powodzenia w stosowaniu tego na co dzień. Chciałoby się mieć takiego lekarza rodzinnego, prawda? Mam nadzieję, o tej ilości wiedzy wspominałem na początku, mam nadzieję, że nie przedawkowaliśmy. A jeśli przedawkowaliśmy, to przez ten tydzień ten poziom wiedzy na pewno opadnie i mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień. Bardzo ciekawe spotkanie, już niezdrowotne, ale opowiadające o życiowej historii tego człowieka, który przed wami stał, usłyszymy za 2 tygodnie. Myślę, że więcej usłyszycie za tydzień, ale warto sobie zarezerwować zarówno 18 marca godzinę 17, jak i 25 marca godzinę 17. Zapraszamy też na bezpłatny fitness, który się odbywa na tym miejscu i na różne programy, informacje znajdziecie w internecie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i dobrego wieczoru. Miło było was wszystkich tutaj gościć.